masaż nóg. Zaczynamy od masażu przedniej i tylnej strony podudzia, tylnej, czyli łydki. Wykonujemy głaskanie obiema rękami. Następnie rozcieranie opuszkami palców okrężnie. Ugniatanie chwytem szczypcowym obu rącz w kilku pasmach, dzieląc łydkę na pasma. Takie przyśrodkowe i zewnętrzne. Oklepywanie w formie miotełek. Oraz wibracje jedną ręką, a na końcu, jeżeli to jest możliwe, wykonujemy wałkowanie i zakończając głaskaniem. Przednią część głaszczemy. Rozcieramy opuszkami palców okrężnie. Możemy obiema rękoma. Ugniatamy chwytem szczypcowym obu rącz naprzemiennie. Wibracje wykonujemy całą dłonią po stronie bocznej i przyśrodkowej. Następnie wykonujemy masaż stawu kolanowego. Zaczynamy głaskać rzepkę i boczne części kolana. Robimy to kciukami lub wszystkimi palcami. Rozcieramy kciukami rzepkę i jej okolice ruchami okrężnymi. Na końcu rozcieramy strony boczne stawu kolanowego opuszkami palców. Masaż uda, jego dolnej i górnej części, standardowo zaczynamy od głaskania. Głaskanie wykonujemy obu rącz. Rozcieranie wykonujemy opuszkami palców obu rąk, dzieląc to na kilka pasm.
ugniatanie robimy chwytem szczypcowym. Naprzemiennie obu rącz, tak samo w kilku pasmach. Oklepywanie będzie robione w formie miotełek. Wymiatamy do siebie. Wibracje zamiast całej ręki, tak też możemy, ale możemy też ją wykonać opuszkami palców. Na końcu, po wymasowaniu obu stron w ten sam sposób, dokładnie w ten sam sposób, wykonujemy, jeżeli jest to możliwe, wałkowanie. Dolną część uda masujemy dokładnie tak samo jak górę.